To kopalnia historii, nasza droga do niepodległej. Marcin Mazur, witam i zapraszam. Na początek powstańcza ciekawostka i znak Tobie Polsko, który znaleźć możemy na powstańczych grobach. Czy wiecie, że Instytut Pamięci Narodowej odrestaurowuje groby powstańców? W 102. rocznicę wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego odrestaurowano groby powstańców w Chełmie Śląskim. Te groby są świadectwem tego, że tutaj także w ziemi chełmskiej odkrywały się wydarzenia, które zadecydowały później o tym, że Górny Śląsk wrócił do Polski. Na cmentarzu w Chełmie Śląskim, poza tym grobem, mamy też grób nieznanego żołnierza, ale mamy także groby weteranów powstań śląskich. Groby powstańców oznaczono znakiem pamięci Tobie Polsko. Taki znak pojawił się na grobie Piotra Wadasa, uczestnika wszystkich trzech powstań śląskich. Jesteśmy w ogóle im wdzięczni pamięć za to, co oni to zrobili, tak, że swoją działalnością, swoimi czynami przywrócili Śląsk do odradzającej się Rzeczpospolitej. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach zainicjowało także akcję oznaczenia grobów powstańców znakiem pamięci. Dzień dobry Państwu. Trzecią fotografią prezentowaną w ramach cyklu Kopalnia Historii jest fotografia przedstawiająca Roberta Oszka na pierwszym planie na tle samochodu pancernego Korfanty. Robert Oszek stoi tutaj z grupą marynarzy, swoich podkomendnych, którzy wzięli z nim udział w czasie III Powstania Śląskiego. Robert Oszek jest niezwykle barwną postacią. Urodził się w 1896 roku w Zabrzu, zmarł w 1938. Służył w marynarce wojennej jeszcze za czasów niemieckich, brał udział w I wojnie światowej. Brał również udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Później niezwykle odznaczył się w czasie walk, w czasie III Powstania Śląskiego, między innymi w okolicach Góry Świętej Anny. Również Oszek, jak i jego podkomendni w liczbie 67 osób brali udział w tłumieniu buntu Grupy Wschód z początku czerwca 1921 roku. W 1920 roku został uchwalony Statut Organiczny Województwa Śląskiego, który zakładał autonomię Górnego Śląska. Jak te przepisy wyglądały w praktyce, jak funkcjonowały w naszym regionie? O tym już za moment w rozmowie z naszym gościem. Statut Organiczny Województwa Śląskiego był tak naprawdę pierwszą ustawą konstytucyjną z 15 lipca 1920 roku uchwaloną przez Sejm Polski. Jeszcze przed uchwaleniem pierwszej Konstytucji II Rzeczpospolitej Polski w marcu 1921 roku jego przyjęcie miało wzmocnić argumenty w kampanii plebiscytowej za połączeniem Górnego Śląska z Polską. Ustawa zakładała wprowadzenie między innymi języka polskiego i niemieckiego jako języków urzędowych. Powoływała Sejm Śląski składający się z 48 posłów i marszałka. W całym okresie działania Sejm Śląski uchwalił około 500 własnych ustaw. Określono również tryb zwoływania, odraczania i zamykania Sejmu Śląskiego przez naczelnika państwa. Tworzyła Śląską Radę Wojewódzką, w której skład wchodziło dwóch przedstawicieli rządu państwowego, to jest wojewoda i wicewojewoda oraz pięciu corocznie wybieranych samorządowców. Ustalania dorocznego budżetu śląskiego, możliwości zaciągania pożyczek wojewódzkich, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomego majątku wojewódzkiego i przyjęcie gwarancji finansowanej przez Skarb Śląski. Wprowadzenia podatków i opłat publicznych śląskich. Zgody Sejmu Śląskiego wymagało ograniczenie ilościowe wytwórczości przedsiębiorstw śląskich oraz wprowadzenie podatków w dziedzinie produkcji węgla, hutnictwa, wyrobów chemicznych, cementu i innych gałęzi produkcji. Statut obowiązywał praktycznie do chwili wybuchu II wojny światowej. Formalnie uchylony został przez rządzących w 1945 roku. Gościem dzisiejszego odcinka jest profesor Zygmunt Woźniczka. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu.
Czy autonomia, która została nadana statutem, była to autonomia pozorowana, iluzoryczna, czy taka prawdziwa autonomia, jakiej tutaj na Górnym Śląsku wiele osób chciało? To była prawdziwa, porządna autonomia. I początkowo oczywiście Niemcy zapowiadali taką autonomię, że taką zrobią. Więc strona polska bardzo szybko zadziałała i od razu powołano dwie komisje. Sejm Ustawodawczy powołał komisję rządową, sejmową na czele z Józefem Buzkiem, a Wojciech Korfanty powołał taką podkomisję Komisariatu Plebiscytowego na czele z Konstantym Wolnym. No i komisje się wzięły do roboty i opracowały statuty, dwa w sumie statuty tej autonomii dla województwa śląskiego. Przy tym zdecydowano w końcu o wyborze tego statutu, który opracowała komisja na czele z Konstantym Wolnym. Ten statut organiczny, on wzorował się na autonomii galicyjskiej. Na autonomii galicyjskiej i zakładano, dlaczego to powołano w ogóle. Dlatego, że Górny Śląsk pod względem prawa, pod względem ustawodawstwa był całkiem inny od pozostałych ziem polskich, od Wielkopolski w mniejszym stopniu, ale bardzo na przykład od pobliskiego Zagłębia Dąbrowskiego i Małopolski. I zdawano sobie sprawę, że w momencie, gdyby to połączono, byłaby katastrofa. Były na przykład bardzo silnie rozbudowane ustawodawstwo socjalne na Górnym Śląsku, którego w ogóle nie było w Małopolsce. Były pewne różnice w poziomie życia, w pewne zależności, więc to była bardzo trudna rzecz, wie pan. To było przyłączenie bardzo skomplikowanego organizmu, jakim był Górny Śląsk. No nie powiem, że tak jak Lord George powiedział, zegarka, którego ta małpa zepsuła. Nikt tak skomplikowanego chyba organizmu w Europie nie miał. Nie miał, nie? I wie pan, to była bardzo ważna kwestia, również dotycząca Sejmu, wie pan. Żaden inny województwo nie miało Sejmu. Sejm Śląski najpierw wybudowano w Katowicach. Co się wydarzyło, że Warszawa zaakceptowała po prostu takie warunki? Mało tego, ona je wprowadziła de facto, nadała autonomię Górnego Śląska. Ja rozumiem, że to był wybór między trochę młotem a kowadłem, no bo z jednej strony lepiej było posłuchać tego ruchu autonomicznego niż dać się Niemcom, krótko mówiąc. Wie pan, tu nie, bo ruch autonomiczny, czyli jak już mówiliśmy, lata, czyli cała ta grupa, oni dążyli do tego, żeby województwo było niezależne, Śląsk Górny był niezależny i od Pragi, i od Warszawy, i od Berlina. Natomiast tutaj nie. Tutaj województwo śląskie miało statut organiczny, ale w ramach państwa polskiego. Oczywiście. To zasadnicza różnica. Oczywiście. Cieszyło ale się, jednak było jedynym województwem w Polsce, ale cieszyło które miało się autonomią wewnętrzną. Nie miało tylko autonomii w dwóch rzeczach, wojskowej i polityce zagranicznej, a we wszystkich innych miało zachowaną tą odrębność. Dlaczego Warszawa się na to zgodziła? Dlatego, że to był okres przygotowań do plebiscytu. I oni tą autonomię uchwalili, ta autonomia została ogłoszona i ona miała zachęcić Górnoślązaków do głosowania za Polską. I myśli pan, że zachęciła? Zachęciła. Biorąc pod uwagę wyniki, ostateczne wyniki de facto. Wie pan, ja zawsze stawiam tezę, że nie, że aż ponad 40% głosowało za Polską. Ja nie byłbym aż tak do końca przekonany, że, bo co się stało, szanowni państwo? Przecież ten Śląsk przez wieki był w granicach Austrii, potem państwa pruskiego i nagle aż ponad 40% tych Górnoślązaków, mimo presji olbrzymiej, kulturalnej, politycznej, ekonomicznej, opowiedziało się za państwem polskim. To w 21 roku przecież, nie? A to państwo powstało w 18. Czyli za tym młodym, tworzącym się państwem. I to jest sukces. I dopiero naszą autonomię przerwała II wojna światowa. Znaczy ta autonomia... Kto wie, co by było, gdyby nie II wojna światowa. Ta autonomia była początkowo ograniczana przez Grażyńskiego. Później Grażyński ją bronił tuż przed wojną, znaczy w latach 30. Ta autonomia, ona de facto została zlikwidowana przez Niemców jesienią 39 roku, kiedy w wyniku wojny zdobili województwo śląskie i połączyli województwo śląskie, Zagłębie Dąbrowskie i Śląsko-Polski, utworzyli ten Oberschlesien Wielki. Natomiast pod względem prawnym ta autonomia została zlikwidowana przez Krajową Radę Narodową, to jest wiosna 45 roku. Ale ona już nie funkcjonowała od jesieni, bo de facto została
przez Niemców zniszczona. I do dziś wiele sentymentów w związku z tym powstało. Tak, wiele sentymentów powstało i wiele ruchów politycznych, przede wszystkim ruch autonomii Śląska, ale przede wszystkim o jedne rzeczy pozostało, się... Pozostało, ale przede wszystkim trzeba wyraźnie powiedzieć, że celem autonomii było zbudowanie dobrych warunków dla życia Ślązaków w ramach państwa polskiego. To jest bardzo ważne. Celem autonomii nie było oderwanie Śląska od Polski, ale było ułożenie dobrych relacji między Katowicami a Warszawą i ja stawiam tezę, że to się udało. I tą tezą stawiamy również kropkę nad i w naszej rozmowie. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję państwu. A państwa zachęcam do zobaczenia naszej kartki z kalendarza. Października 1922 roku wydano dekret naczelnika państwa zwołujący Sejm Śląski. Na podstawie tego dekretu wyznaczono datę i miejsce jego pierwszego posiedzenia. Tydzień później posłowie zebrali się w Katowicach. Pierwsze wybory we wrześniu 1922 roku wygrał Blok Narodowy, któremu przypadło 18 mandatów. 8 posłów miało PPS, 7 Narodowa Partia Robotnicza, 1 mandat PSL. Ugrupowania niemieckie zdobyły 14 mandatów. Konstanty Wolny, działacz narodowy i społeczny na rzecz polskości Górnego Śląska, współpracownik Wojciecha Korfantego, współautor statutu organicznego województwa śląskiego, pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego. Urodził się w Bujakowie koło Mikołowa jako syn kowala. Rodzina potem przeniosła się do Zawodzia, dziś dzielnicy Katowic. Ojciec pracował w hucie Beldon. Już w szkole średniej poznał Wojciecha Korfantego. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Gliwicach, gdzie został pierwszym polskim adwokatem. Został działaczem chrześcijańskiej demokracji i w czasie plebiscytu był jednym z zastępców komisarza sekretariatu plebiscytowego. Przewodniczył komisji, która w ciągu 2 miesięcy opracowała statut organiczny województwa śląskiego. W 1922 roku brał udział w pracach przygotowawczych w Genewie, poprzedzających podpisanie tam umowy polsko-niemieckiej o podziale Górnego Śląska. Osiadł w Katowicach i otworzył kancelarię adwokacką. Został posłem Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego, a następnie pierwszym marszałkiem Sejmu Śląskiego, którym był przez 3 kadencje. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał z Katowic do Lwowa, gdzie założył Śląski Komitet Uchodźców. Zmarł 9 listopada 1940 roku. W kopalni historii naszej drodze do niepodległej to już wszystko. Zapraszam na nasze najbliższe spotkanie w piątek o godzinie 17:15. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.